Próbny! No, czemu te granaty nie wybuchają? Bo są sztuczne. Rzut granatem do celu, pokonanie toru przeszkód OSF, strzelanie z broni sportowej, pierwsza pomoc przedmedyczna to konkurencje, w jakich wykazać się mogli uczestnicy 13 zawodów sportowo-obronnych Sprawni jak Kadeci, organizowanych przez Stowarzyszenie Polska Świat dzięki współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Od czego się pierwszy zaczyna? Od sprawdzenia. Na zawody przybyły drużyny nie tylko z okolic Bielska Białej, ale także na przykład z Orzysza. Gdański klub podwodników. Od Zioła Mazury. Logistycy wojskowi. Aż z Krakowa przyjechaliście? Z Krakowa. I liczycie na dobre wyniki w zawodach? Liczymy na pierwsze miejsce, inaczej nie może być. Tradycyjnie zawody otworzył pokaz samoobrony w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Bielsku Białej, które ma duży wkład w organizację zawodów. Ja jestem w drugiej klasie liceum. Od 2 lat ćwiczę samoobronę. Tutaj większość to była pierwsza klasa, którzy ćwiczą od roku. Nie ruszaj się, ręce do góry! Dyrektor, ładnie to tak traktować uczniów? No, to ćwiczymy sztukę walki razem, także uważam, że skoro uczniowie tak potrafią wspaniale tutaj się wykazać w samoobronie, no to kadra też powinni. Powróćmy do 13. edycji zawodów Sprawni jak Kadeci, które rozpoczęły się 30 maja 2014 roku o godzinie 9. Myślę, że tor przeszkód będzie najtrudniejszy. OSF. Tak. No, na najgorsze chyba będzie to, że tor jest mokry. To będzie jakaś taka trudność. Pierwszy, minuta 0:03:16. Tego dnia pogoda nieco pokrzyżowała plany, zwłaszcza na torze OSF, gdzie zrezygnować trzeba było z kilku przeszkód terenowych. Tak, to jest meta, zapisujemy wyniki. Aktualnie przeleciało 2, 4, 6, 8. Czasy jakie? Najlepszy? Jak na razie 59 sekund. A jak myślisz, ile można przebiec? Nie mam pojęcia, trudno jest ocenić, bo jednak pogoda nie sprzyja. Najlepsza dziewczyna obecniała 56. Pogoda nie sprzyja jakoś super. Pierwsza kuro. Jak oceniacie tor? O, ciężki! Nie, no fajny, tylko ale ślisko fajnie, strasznie. Fajnie, ślisko. Pogoda nie dopisała. No, właśnie najgorszy był ten tam murek i w ogóle. Nie było takie trudne, ale zależy od warunków fizycznych. Jesteśmy obecnie na garnizonowym ośrodku sprawności fizycznej. Jest to obiekt należący do 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego. Rozgrywane są zawody, 13 już zawody, Sprawni jak Kadeci. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Polska Świat, przy pomocy również dużej pomocy Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki z Bielska Białej. 3 Alfa Charlie. Alfa Daber Charlie Miss. To są poszczególne przestrzeliny na tarczach. Tarcze są podzielone na 3 punkty. Jest Alfa jest liczone za 5, Charlie jest liczone za 3, Delta jest liczone za 1. 3 Charlie. Jak najlepiej strzelać, żeby trafić? Myślę, że z przodu najlepiej patrzeć na celownik. No, trzeba celnie strzelać, no, nie wiem, mi nie poszło. Co byśmy chcieli powiedzieć? My jesteśmy z Czowic, jesteśmy największymi koksami na świecie i to wygramy. Bo to jest bardzo dobra promocja, ale też i sprawdzian dla tych młodych ludzi, czy chcą nadal uczestniczyć i pracować w wojsku, dalej kontynuować jak gdyby zainteresowania, bo sprawdzają się tutaj w ramach tych zawodów i widzą taki, mają przedsmak trudów wojskowych, które później ich ewentualnie czekają w służbie wojskowej.
Jeszcze trenuję tak parkour i gimnastykę, więc trochę też pomogło tam przy niektórych. Przykład przy tym przeskakiwaniu przez ścianę. Tak, byliśmy tu rok temu, byliśmy tu na próbie. Dzisiaj właśnie kolega drugi ma czas, najlepszy prawie. Mój jeszcze jeden, trzeci kolega z Urzędu, jak przez sekundy najlepszy czas w ogóle jest. No dziewczyny są bardzo nasze kadetki, bo jednak tutaj uważam, że w pełni zasługują na miano kadetek. Są naprawdę wspaniałe, dają z siebie wszystko i na zajęciach właśnie wszelkich sprawnościowych. Tutaj później robimy dużo również zajęć takich sprawdzających, dziennonocnych i to są naprawdę trudne wyzwania, a one po prostu idą na równi z kadetami. A czasami nawet mogą się pochwalić lepszymi w niektórych dziedzinach osiągnięciami, ale naprawdę są w pełni zaangażowane, wspaniałe. Nie reaguje. Skąd dobra wiedza z reanimacji? Z LB. Czyli? Czyli z edukacji dla bezpieczeństwa, ze szkoły. Nie oddycha, proszę zadzwonić. Dobra. Dobrze. Wszystko jest w porządku, tylko trochę brudna od błota. A zawody jak ci się podoba? Super, podoba mi się, tylko pogoda trochę nie dopisuje, ale tak, to jest wszystko w porządku. W tej chwili to praktycznie nie ma już znaczenia, czy dziewczyna, czy chłopak, dlatego że praktycznie na prawie, że na każde stanowisko mają szansę kobiety się dostać do nas do wojska. My jsme přijechali z Karviné a z Ostravy. Střední odborná škola ochrany osoba majetku. Mocná grupa z Čech. Přijeli jste tu zvítězit? Samozřejmě. Że wszyscy czują się współodpowiedzialni również za to, żeby te zawody jak najwspanialej wyszły, no bo jednak zapraszamy tutaj i z całego regionu, plus przecież mamy również gości z Czech, z Ostrawa, Karwina, z którymi współpracujemy, też z Mazur, z Krakowa i także naprawdę tutaj starają się i pomóc na stanowiskach, zresztą są na przykład sędziami na poszczególnych stanowiskach, czyli czują taką współodpowiedzialność, no a plus jeszcze starają się być w ekipie, która będzie reprezentowała zespoła, które będą reprezentowały naszą szkołę, no i też były sprawdzające testy, no i dostali się tylko najlepsi. Ogólnie jest mokro i ślisko, ale jest okej. Przede wszystkim zauważam duże chęci i motywacje, co jest bardzo istotną sprawą w wojsku. Natomiast no, niektórzy mają bardzo wysokie umiejętności. W zawodach biorą udział licea o profilu wojskowym, a także gimnazja. W tej młodszej kategorii walczy się o stypendia w Liceum Ogólnokształcącym Służb Mundurowych imienia Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej. Piszemy cały czas wyniki. Tak, tak. Są jacyś nowi rekordziści? Są, 53 sekundy. Kolega przebieg. Gratuluję. Wspaniałej postawy. Drugie miejsce w klasyfikacji. Czas na podsumowanie zawodów.
Spośród 36 drużyn gimnazjalnych uczestniczących w 13 zawodach sprawni jak kadeci, najlepsze okazało się gimnazjum w Ligocie, wyprzedzając gimnazja w Godziszce i Suszcu. Wśród 13 drużyn ze szkół średnich pierwsze miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Bielsku Białej, drugie miejsce Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie, trzecie Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku Białej. Indywidualnie wśród gimnazjalistów najlepszym okazał się Piotr Kozik z Ligoty. Wśród gimnazjalistek Kinga Bożek z gimnazjum nr 11 w Bielsku Białej. Wśród uczniów szkół średnich pierwsze miejsce zajął Jakub Kania z Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Bielsku Białej. Wśród dziewczyn Wioletta Mazur z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie. Znowu na podium. No jak co roku. A kto was wyprzedził? A nawet nie wiemy, z jakiej szkoły była koleżanka. Co to za drużyna i które miejsce zajęliście? Zajęliśmy drugie miejsce, jesteśmy Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 z Pszczyny. Zaskoczeni? No właściwie to tak, bo nie spodziewaliśmy się, że w ogóle wyjdziemy na podium. Zawody jak zwykle były bardzo udane, pogoda nam niestety nie sprzyjała, ale warunki były cięższe. Do widzenia. Gratulacje. Dziękuję. Natomiast super było. Super. No jestem zaskoczony ogólnie, nie spodziewałem się tego. No ale dobrze, cieszę się. Tutaj sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku? Tak, super. Znaczy się tak.